chwała naszą Panu Jezusowi Chrystusowi, am bracia i siostry, pokój Boży. Myślę, że jest to wspaniały dzień, jest to przywilej, że możemy stawać przed Bożym obliczem, że Bóg pozwala nam przychodzić poprzez Jezusa Chrystusa przed swój święty majestat, aby wziąć łaskę za łaską. A jeżeli coś może nas oddziela od społeczności, to krew Jezusa Chrystusa ma moc oczyścić nas ze wszelkiego grzechu i ze wszelkiej nieprawości. Słowo Boże mówi, że Bóg jest wiernym Bogiem. Jeżeli obiecał, że w Jezusie Chrystusie, gdy przyjdziemy do Niego z wyznaniem, przebaczy nam, to On nam przebacza. I dziękujemy Mu za to. Czytamy Słowo Boże. Może wcześniej, nim zacznę czytać, myślę, że wielu z nas, a szczególnie siostry, ale i też bracia, z jednej strony lubimy przyjmować gości, a z drugiej strony często przygotowujemy się, ale z drugiej strony, gdy gość jest niezapowiedziany, często wprawia nas to w kłopot, a często, gdy chce przyjść do nas, często, gdy nie jesteśmy gotowi, mówimy, że teraz jeszcze nie czas, że teraz jeszcze nie pora, że po prostu może w innym terminie, może w innym razem, bo nie jestem gotowa, czy nie jestem gotowy. Często tak jest. Często tak jest w życiu, gdy czytamy w Słowie Bożym. Może zaczniemy od Ewangelii Łukasza, 19 rozdziału. Też była ta chwila w historii narodu izraelskiego. Przeczytamy te fragmenty Bożego Słowa. Z jednej strony oczekiwali gościa, a z drugiej strony, gdy przyszedł, nie przyjęli go. I często tak jest i w życiu chrześcijan. A gdy, to jest 19 rozdział, 41 werset do 44. A gdy się przybliżył, ujrzał miasto i zapłakał nad nim, mówiąc: o gdybyś ty poznało w tym dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte jest to przed oczyma twymi, gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie, otoczą i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią, a dzieci twoje w murach twoich wytępią i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, czytamy te wspaniałe wersety, jest napisane, że przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Z jednej strony, gdy czytamy Słowo Boże, Izrael oczekiwał Mesjasza. Oczekują do dnia dzisiejszego, że przyjdzie, znają te proroctwa z Bożego Słowa. Gdy czytamy nawet w Ewangeliach, czytamy w drugim rozdziale, czytamy o tym, że Łukasza w 25 wersecie, że był tam człowiek w Jerozolimie, sprawiedliwy Symeon, który oczekiwał. Myślę, że nie był jedynym, który rozmyślał o tym, kiedy Pan wypełni tę obietnicę, kiedy to się zmieni, kiedy zmieni się nasze położenie, kiedy to będzie. Wiemy o tym, że gdy przyszli mędrcy ze wschodu, uczeni w piśmie wiedzieli, gdzie ma się narodzić, czyli znali Boże Słowo. Myślę, że oczekiwali tego, że przyjdzie, ale oczekiwali, jak często to jest inaczej. Czytamy w Ewangelii Łukasza, w 24 rozdziale, gdy uczniowie szli do Emaus, gdy spotkali Jezusa zmartwychwstałego, gdy Jezus się z nimi spotkał, oni mówili: a myśmy mniemali, że to będzie tak i tak i tak, a stało się całkiem inaczej. Czy czytamy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w 4 wersecie, też uczniowie myśleli o tym, mówi: czy już teraz odbudujesz Królestwo Izraela, czy to w ten sposób się stanie? Czyli jeszcze nadal. Zobaczcie, nawet gdy poszli do Galilei, gdy jest napisane, że gdy Pan Jezus powiedział, że dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi, oni, jest napisane, że niektórzy i tak powątpiewali. Bo nie tak myśleli, mieli zakorzeniony pewien obraz w swoim życiu, że to musi się stać w taki, a nie w inny sposób. W taki, a nie w inny sposób. I często w naszym życiu chrześcijańskim jest podobnie, że my mamy mniemanie, że to musi być w taki, a nie inny sposób. Z jednej strony wiemy, że Słowo Boże mówi, że Bóg jest potężny w księdze Hioba, jest potężny w mocy i siłę, ale prawa swojego nie podeprze. Nie przyjdzie inaczej, nie będzie działał inaczej, jak jest zapisano. Przecież tak jak Jezus przyszedł,
Tak było zapisane. Było zapisane, że będzie cierpiał. Było zapisane, wiemy o tym, ile proroctw wypełniło się w dniu, gdy Chrystus Pan umierał na krzyżu Golgoty. Ile się wypełniło. Ale oni widzieli troszeczkę inaczej. Oni czytali całość. Myśleli, że to będzie w ten sposób, a nie w taki sposób. Wiemy, że przyjdzie Chrystus Pan. Ale też, gdy czytamy w objawieniu, że czytamy o tych dwóch świadkach, że ile czasu oni musieli poświęcić. 3,5 roku działali. Musieli poświęcić, aby naród izraelski zwrócił swój wzrok, ich serca zwróciły się wzrok, aby mogli przyjąć Mesjasza. Aby mogli przyjąć te Boże obietnice, które Bóg obiecał im, a które są zapisane w prorokach o tym, że będzie ten czas, że ludzie będą żyli długo, że nie będzie wojen, że nie będzie głodu, że nikt nikogo nie będzie niszczył, że nie będzie zwierząt drapieżnych, że nie będzie żmii, która by kąsała, a ludzie by umierali. Oni czytali, że przyjdzie ten czas, ale też będą musieli, Bóg będzie musiał ich przygotować. Gdy słuchałem pewnego wykładu kiedyś i ten brat mówi, zwrócił taką uwagę, że gdy Bóg przychodzi, często narody całe nie są w stanie poznać tego czasu. I pierwszy przykład, on mówił o Niemcach, ale ja myślę, że pierwszym przykładem jest Rosja, jeszcze carska, gdy był ten rząd, gdy przyszło Boże przebudzenie, gdy Bóg chciał nawiedzić ten naród. Zobaczcie, co się stało. Kto wybudował dla wierzących łagry, tam gdzieś na Syberii. Kto? Duchowni. Nie poznali czasu Bożego nawiedzenia. I przyszedł, co przyszło. 70 lat przyszło straszne rzeczy. Widzimy drugi przykład. W latach 30. i 20. przyszło przebudzenie do Niemiec. I co się stało? Duchowni kościołów udusili to. Nie tak! Nie tak ma być. I co się stało? Przyszedł faszyzm. Wielką szkodę poniósł ten naród. Wielką szkodę. I często tak jest, gdy w naszym życiu, a to, że chrześcijanie byli prześladowani, to wiemy o tym, że to była kiedyś większość chrześcijan. Czy na Białorusi, czy na Ukrainie, to była dawna Polska. To tu było to przebudzenie. Później wiemy, że po wojnie granice się zmieniły i oni się znaleźli w Rosji, w Związku Radzieckim. I też byli prześladowani. Za to, że gdy przyszedł Boży czas do tego narodu, do Rosji, oni nie przyjęli tego Bożego nawiedzenia, odrzucili Boże nawiedzenie. I w życiu chrześcijan tak samo często jest. W życiu zborów, w życiu kościołów tak samo jest. Gdy Bóg przychodzi, często mamy pewne wyobrażenie. Gdy oczekujemy Bożego nawiedzenia w naszym życiu, mamy pewne wyobrażenie. Ale często te wyobrażenia mijają się z tym, czego Bóg od nas oczekuje i w jaki sposób chce nas nawiedzić. Ale najważniejsze, aby nasze serca były czułe. Najważniejsze to, jak jest napisane w Psalmie 101, że może ja przeczytam to, abyś mógł przyjść do mnie. Jest tam zapisane Słowo Boże. Może przeczytam ten fragment Bożego Słowa od pierwszego może wersetu, 101 Psalm. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę, nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. Mowa tu o drodze doskonałej, ale myślę też, że jeżeli nasze serce jest otwarte i czułe, to Bóg przyjdzie, aby zmienić nasze położenie, często wyprostować nasze drogi, często zmienić nasze położenie, tylko jeżeli przyjmiemy Go. Wiemy o tym właśnie, myślę, że te ostatnie słowa do ostatniego zboru, słowa, więcej tam w objawieniu nie ma mowy o Kościele, ale to ostatnie słowa, które Pan wypowiada, że stoję u drzwi kołacze. Kto mi otworzy, zobaczcie, kto mi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. Kto mi otworzy? Często chrześcijanie przychodzą całe życie. Pan puka do życia. Pan chce nawiedzić. Pan chce przyjść do życia. A my często serce zamknięte, bo my mamy takie zrozumienie, jeżeli przyjdziesz w ten sposób. Tak jak mówiłem o gościach. Jeżeli zapowiesz się miesiąc naprzód, to my się przygotujemy.
to my będzie, otworzymy Tobie drzwi. Ale jeżeli przychodzisz nagle, my nie mamy czasu, bo mamy tyle zajęć jeszcze w naszym życiu, nie jesteśmy przygotowani. I mówię, idź może innym razem. I tak jest w naszym życiu. Jeszcze nie teraz. Może później, Panie, przyjdź. Może później to uczynisz w naszym życiu. Ale właśnie to, żeby mieć to serce czułe, gdy czytamy Ewangelię Jana w 21 rozdziale, w 7 wersecie, takie serce czułe miał Jan. Gdy byli na jeziorze, gdy łowili ryby, gdy stał się ten cud, że złowili tyle czasu, Jan do Piotra mówi, Pan jest, Pan jest, halleluja. Jakże dobrze, że miał to serce czułe Jan, że on wiedział, kto stoi na brzegu, kto na nich czeka. Mówi, Pan jest. Chociaż postać może miał taką, a nie inną, ale Pan jest. Jakże ważną rzeczą, aby nasze serca były czułe. I postawa Piotra, druga, jedna Jana, a druga Piotra. Zobaczcie, nie zastanawiał się nad tym, że może dopłynie do brzegu, ale co? Tak jak był, rzucił się w wodę, rzucił się w morze, jak jest napisane, byle spotkać się z Panem, byle mieć z Nim społeczność. Taka postawa. A często my jesteśmy ociężali. Często my mamy tak wiele zajęć. Przecież to życie tak szybko biegnie. To życie tak szybko przemija. A jest wieczność. Wieczność z Panem lub bez Niego. Myślę, że aby Pan mógł działać w naszym życiu, abyśmy mogli być zadowoleni z życia, aby nasze życie przebiegało w pełni Bożej woli, musimy być otwarci. Bożym pragnieniem jest, aby nasze serca były czułe. Gdy usłyszymy to stukanie do naszego życia, w szczególny sposób, ja wiem, że Pan stuka w różny sposób, wielokrotnie w różnych sytuacjach, ale gdy w ten szczególny sposób, gdy będzie chciał nawiedzić Twoje i moje życie, abyśmy mieli to ucho wewnętrzne otwarte, abyśmy szybko pobiegli i otwarli, powiedzieli, tak, Panie, wejdź, chcę być, mieć z Tobą społeczność, chcę gościć Ciebie. Psalmista mówi, że moim szczęściem, nie wiem, co jest waszym szczęściem w życiu, ale on mówi, że moim szczęściem jest być blisko Pana. Moim szczęściem. Co jest twoim szczęściem? Czy być blisko Pana? Czy może inne rzeczy sprawiają ci radość, sprawiają ci szczęście? Może ta łuda tego świata? Może jeszcze inne rzeczy? Nie wiem. Ale psalmista mówi, moim szczęściem jest być blisko Pana. Czyli musimy mieć serce czułe, bo często nie tak, jak myślimy, to wszystko będzie się działo, ale może być inaczej. Również wiedząc o tym, że gdy odrzucimy tą Bożą wizytę, tak mogę powiedzieć, to Boże nawiedzenie, często przychodzą inne rzeczy tragiczne. Tak jak mówiłem, w historii tych narodów przyszły tragiczne rzeczy. Dlatego jakże ważną rzeczą, bracie i siostro, mieć serce czułe, być otwartym, aby Bóg mógł, gdy przyjdzie, mógł wejść do nas, z nami wieczerzać, abyśmy mogli przeżywać Jego łaskę, bo On dzisiaj zasiada na tronie łaski. Przyjdzie dzień, gdy zasiądzie na tronie sędziowskim, ale dzisiaj zasiada na tronie łaski. Jest napisane, że w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, że prawo zostało nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest dzień łaski. Apostoł Paweł pisze, dzisiaj jest dzień zbawienia. Jest napisane w Słowie Bożym, dzisiaj, nie jutro. Dzisiaj wołaj do Pana, aby twoje życie się zmieniło, aby gdy przyjdzie ten czas Bożego nawiedzenia, abyśmy mogli mu otworzyć. W Słowie Bożym jest zapisane, choć mowa tu o innej gościnności, ale też jest napomnienie do chrześcijan. W liście do Hebrajczyków jest napisane w 13 rozdziale, 2 wersecie, a gościnności nie zapominajcie, bo niektórzy z was nie wiedzą, co aniołów gościli. W 1 Piotra jest mowa też, abyśmy byli gościnni. Myślę, że jeżeli jesteśmy gościnni dla ludzi, tym bardziej powinniśmy być gościnni dla tego, który nas zbawił. Ten Stwórca nieba i ziemi, ten, który wybrał ten naród,
bo on jest ze względu na praojców narodem wybranym. Tak mówi Boże Słowo. I temu narodowi są powierzone wyroki Boże. Przyszedł do swojej własności, a oni go odrzucili. Ja, pamiętacie, jak mówiłem, ten obraz, przed nim stał ten, który jemu składa ofiary raz w roku i mówi: bluźnisz. Arcykapłan, gdy Jezus stał przed Radą Najwyższą, mówi: zbluźnił. Zobaczcie, Pan, Stwórca nieba i ziemi. I oni odrzucili. Wiemy, że to, że odrzucili, stało się naszym bogactwem z jednej strony. Ale bracie i siostro, daj, aby Twoje i moje serce było czułe, abyśmy pilnowali siebie, aby nasze serca nie były zajęte wieloma innymi rzeczami. Gdy przyjdzie ten czas, abyśmy czasami też Go nie przyjęli. Abyśmy, gdy przyjdzie Jego czas, gdy On w szczególny sposób chce Ciebie i mnie nawiedzić, abyśmy się cieszyli, abyśmy się radowali, że jest ten dobry czas i może nawet i na spotkanie wyszli, bo że Pan chce mnie pobłogosławić. Myślę, że błogosławieństwo Boże, że błogosławieństwo, które Bóg daje w Jezusie Chrystusie, jest tą najcenniejszą, tą najwspanialszą rzeczą, która może nas spotkać. Dlatego jako dzieci Boże powinniśmy się cieszyć, powinniśmy przychodzić tam poza zasłonę, która jest, jak jest, Jezus umierał na krzyżu, została rozerwana. Możemy przyjść tam i wziąć łaskę za łaską do swojego życia. Powiedz Mu, czym nie dajesz sobie rady. Powiedz Mu, czego potrzebujesz. Powiedz Mu, jakie masz problemy. Powiedz, że potrzebujesz zmiany. On na pewno Tobie pomoże, bo Ty nie możesz sobie zasłużyć na łaskę. Wielokrotnie, wiele razy ludzie z tego miejsca, czy może z innych miejsc, gdzie byliście, mówili, że łaska, na łaskę nie można sobie zasłużyć. Nie może sobie zasłużyć. Nie, Bóg nie okazuje łaski dlatego, że jesteś tym, czy tak, czy inaczej się nazywać, ale chce, bo On chce. Ze względu na siebie, bo jest łaskawy. Tylko ją weź. Weź do swojego życia i żyj. I żyj Bożym życiem. A gdy przyjdzie dzień, aby pójść tam, do wiecznego domu, pójdziesz i będziesz razem z Nim mieć społeczność, jak Jan pisze, i ujrzymy Go takim, jakim jest w 3 rozdziale 1 listu. Dlatego dzisiejszego poranku zachęcam was, ale też i siebie, abyśmy dołożyli starań, aby serca nasze były czułe, żeby nie były ociężałe z powodu opilstwa, jak Piotr pisze, obżarstwa, czy troski o byt nawet. Zobaczcie, to nie jest grzech, ale serce może być ociężałe, bo bardzo dużo troszczymy się o te rzeczy. Wiemy tą trzecią glebę. Tam jest napisane, że troska, że troski tego życia zagłuszyły ten plon, który nie wydał. Ta roślina nie wydała tego owocu. I często tak jest, że nasze serca są nieczułe, bo tak bardzo o wiele rzeczy się troszczymy. Ale przyjdź dzisiaj, weź łaskę za łaską do swojego życia, a Pan Ciebie pobłogosławi. Ale też wołaj, gdy przyjdzie ten czas w Twoim życiu, aby serce było czułe, abyś mógł Jemu otworzyć, aby On mógł przyjść do Ciebie w szczególny sposób, nawiedzić Twoje życie, życie Twojej rodziny, życie naszego zboru, aby w szczególny sposób mógł to uczynić i abyśmy mogli Go przyjąć, a On aby był uwielbiony i wywyższony pośród nas.